Hej, 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 Hildziska. W następnym odcinku zagrajmy Half-Life 2. No więc, jaka cisza, jaki spokój, kurczę. Jakby po rusku? Tak jakby, nie? Hildziska. No właśnie, Wilku. W poprzednim rozwaliliśmy tą wredną łasiczkę. Bombową łasiczkę. Oczywiście tak, że zdobyliśmy ten karabinek lotniczy. I właśnie, teraz mamy takie jedno ale. Co zrobić? Czy może tędy i wyskoczyć tam? Bo jak widzicie, możemy coś takiego właśnie zrobić. Chociaż nie, jeszcze nie. Najpierw tu musimy, tak. Coś mi się pomyliło. Także oczywiście tam też musimy, ale dopiero po tym, jak tutaj zrobimy wszystko. Ja to tylko troszeczkę ściszę minimalnie. Tu mamy też jakby wyskocznie. Kurczę. Nagrałem to w pierwszy dzień. Który dzisiaj w ogóle jest? No to chyba. Tak, wczoraj Wigilia była. Sorry, Liska, ale powiedzmy, że mam dość. Wiecie, jak to jest. Przed świętami nie jest, bo to na święta. Święta i po świętach to wiecie, co się dzieje, nie? Jest, bo się zepsuje. Zasadniczo mam dość. Nie mam zamiaru, nie mam ochoty, zamiaru, siły i tak dalej się nawet ruszyć, więc... Momencie, o to, że pamiętam, tu coś powinno być, w sensie ludzie. Przeciwnicy. Co się stało z głosem? To było... I to jest trochę. Wzięło się coś i... O! Już działa. Ale jakiś dziwny spadek tego. Nie wiem, coś się ten... Coś widzę, to jest... Twardy, szaleje jak... Szur wyjęty, nie wiem czemu. Tak, przez chwilę coś jest. To już dziwne. O! Wróć. Ty gnid... O! Widzieliście gdzie da? Ja straciłem tylko ten granat, szkoda. Do karabinku. Dobry, dostałem Jolkę. Jeszcze słyszę cię. Tu siedzi. A nie. A ja myślałem, że dziad oszukuje. Jest... Wiecie, schował się po prostu za tym. Poza tym bliska, no może dla niektórych... Mało albo nic praktycznie nie znaczy, ale co mi powiedzmy szkodzi? Życzę wam wesołych świąt i powiedzmy braku niestrawności po nich. To się na pewno przydaje. Co my tu mamy? Możemy się trochę doładować. Co czynimy oczywiście. Czyli... Bliska, skoro tu mamy pełną amunicję. Co to jest amunicja? Wskakuj dury. To żadna amunicja. Kurde. Ale tutaj, skoro mamy pełną amunicji. Momencik, to jest amunicja do pistoletu jakby. Do granatnika. Do tego. Czyli na pewno będzie coś. Jakaś bardziej ostra wymiana zdań. Tak według mnie. Zobaczmy, czy kogoś tutaj widzimy. Aha, a ja znowu zapomniałem oczywiście o esterach. No, skleroza, nie boli. Oczywiście, standard. Czy tylko według... Chociaż może nie to. To jest szybsze. W drodze powrotnej nie będziemy mieli... Nie będziemy mieli takich problemów, jeżeli ktoś tu będzie się czaił. Powrócić się... Co to było? Musimy trochę tej amunicji zużyć. Czy tutaj coś można zrobić? Nie. Czyli idziemy... On stał gdzieś... Na tym, nie? Chyba. I jej! Naprawione. Ale chciałem zejść. Dziękuję.
To musimy tego użyć, aby się dostać tam, no oczywiście. Tak jest. Okej. Okay. To jeszcze będziemy na pewno mieli jakichś przyjaciół napotkamy. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że Magnum miał przybliżenie pod prawym w jedynce. Jakieś takie mam wrażenie, celowanie z tego. Powiedzmy sobie szczerze, bez powodu te ptaki raczej by nie uciekły. Paczajta! Lewitujące drzewo. Brakuje tylko muzyczki z Arfium X. Chyba to wrzucę, jeżeli tylko nie zapomnę. Powinniście pewnie zasłyszeć przed chwilą. Ale oczywiście nie zapomnę, jak skleroza mnie nie dopadnie. Skleroza niepospolita. Lądowisko jakieś? Do helikopterów. Ale zobaczmy tam jeszcze, czy coś tutaj możemy zrobić. Bo tak swoją drogą... A! Zobaczymy na ten. Łącznik, czy długo mi się to na... Tak, nagrywa mi się. Więc ja się przestraszyłem, że się jednak nie nagrywa. Nie zaskoczyłem tego, który już działa, tylko po prostu miałem wrażenie, że nie włączyłem nagrywania przez chwilę. Tyle właściwie. Rzućmy na to okiem. Tak, tutaj nic nie zrobimy. No ja zawsze warto sprawdzić. Taka broń ciekawa rzecz, nie? Ciekawe skąd municję by wzięła, by się odpadła. No chyba, że jakieś ogniwo termojądrowe, coś w tym stylu, ale to ewidentnie strzela jakimiś powiedzmy pociskami, jak takimi. O! Ale pełno. No nic. Bywaj tak, nie? Geronimo! Wow, jakie salto! Czy my w ogóle dronceną? To było... wredne! Ja pierdzielę, co jest? Momencik. To była szansa. Ludziska. To była szansa dla nas. Aha, amunicja. You fucking kidding me? Wy sobie kurde żarty chyba jakieś lubicie. Ja tam chcę! To już, teraz, od razu. Jupi! No, nie szło tak? A tutaj bardziej rozpędzony niż teraz, a... Taki problem jeszcze masz. Oj. Ja ludzisko umieram. Mam dość. Nie chce mi się nic obżarty jak taki prosiak. Jeszcze ta gra mi się coś ładuje jak by chciała, nie mogła. O właśnie. Black Mesa East. Lambda. Ale zacznę jeszcze tu rzucić miniczkiem. Naszym pięknym. Momencik. I tak tam mamy iść, więc... Tu nic nie zrobimy. Tu też nie. Tu też nie. No okej. Okay. Zrozumiałem. A tutaj? Fajna taka zabawka, nie? Swoją drogą. Bym się uparł, może coś takiego nawet zbuduje. Silnik. Od czego to silnik mógłbym wykorzystać? Tak się zastanawiam. Silnik. Pływaki to jeszcze powiedzmy jakiś, nie byłby jakiś takim problem. Coś tam by się nie myśliło, ale... Silnik. Śmigło... No na upartego by się zrobiło jeszcze. Momencik. Czy to by mi się to kojarzy... z pierwszym tym? Half-Life'em? Jakoś nie wiem, tak. Half-Life'em tym... z tą wersją... gdzie się żołnierzem grało. Jakieś takie... wrażenie, nie wiem czemu tylko.
No nie, no to wiecie co? To było B. No ale zaliczyło mi w końcu, że znalazłem ten znaczek, prawda? Taki, że... No zawsze coś, prawda? Jak się na coś się lubi, to się... Aha. Nie no, okej, spoko. A, tu jesteśmy już przy tym. Spoko. Tu już nie musimy się nic bać. Dr. Freeman? Gordon Freeman? Is that you? You've made it here this quickly. Well, Eli is going to be amazed, not to mention relieved. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long before the Black Mesa incident. Oh, Black Mesa. I do so envy you working with Eli and Dr. Kleiner when they are at the top of the field. I headcrab na głowie też? There we go. You can come To zrasisz? U moich przyjaciół? Cześć, powiedz coś zepsuć. Oczywiście. A ja chcę coś zepsuć. Gordon lubi psuć. Mówimy szkolnym. Tak wam brakuje ludzi od naciskania guzików i wsadzania wtyczek? No zasadniczo pewnie potrafi co innego też wsadzać, no ale... Local teleport technology. Something the Combine still hasn't mastered. Eli thinks their portals are string-based, similar to our Kaladial model, but they failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through from their universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with entanglement... Oh. Listen to me, I sound like a postdoc. I'm just so excited to think that we'll work together. Where was I? Oh, yes. Dr. Kleiner compressed the Zen relay far beyond anything he imagined at Black Mesa. We figured out how to use Zen as an unexpressed axis, effectively a dimensional slingshot, so we can swing around the border world and come back in local space without having to cross Earth. Oh, here's Eli now. All right, good. Eli, look what I found in the airlock. Gordon Freeman. Let me get a look at you, man. My God, you haven't changed one iota. How do you do it? Now let's see. The last time I saw you, I sent you up for help after the resonance No, nas to po śmierci wysłać. I never thought it would take you this long to get back to me. Welcome to the lab, anyway. It's not Black Mesa, but it served us well enough. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here to help. Right you are. MIT graduates are few and far between these days. We'll get out of that hazard suit and back into your lab coat, where you belong. Let me just finish up some work and I'll see what I can dig up. Dr. Freeman, it's been a real honor. Brakuje mi takich smaczków. I'm looking forward to working together. Okej. Feel free to look Właśnie. Brakuje mi takich smaczków w stylu... Nie wiem, chyba w jednej grze coś takiego było, mogę się mylić, że jak to się patrzyło... Że gdy się patrzyło przez jakiś czas na piersi jakiejś kobiety, to był tekst w stylu oczy mam wyżej. Tylko nie pamiętam za cholerę, gdzie taki easter egg był, coś w tym stylu, chociaż mogę się mylić. Scientist Judith. She was up for your job at Black Mesa, Aha. but you edged her out okay. with your A chcę to zepsuć. Ja to psuję, jestem zajęty psuciem. I can't believe you made it so quickly. He broke your record, honey. Well, he earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle. To co czytacie w tle, ale to próbuję coś zepsuć.
Jako jesteśmy Gordonem Freemanem, to my lubimy i potrafimy psuć rzeczy. Jestem pewien... Take a look at this, Gordon. Sfecisce! Wow! Momencik. Administrator of this whole vile business now. He ended the 7 hours war by managing Earth's surrender. The Combine rewarded him with... Czy ja coś mogę zrobić z tym bardziej? Dobra, spróbuję z tym. Bo jestem... Nie wiem, czy to się jakoś da zepsuć. I have the repairs well in hand. Someone misjudged the capacity of the Combine thyristor. Are you blaming me? No, not at all. It was a calculation error, not a mechanical problem. Then maybe you should let me do the calculations next time as well as installing it. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand. Alex, why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity? So, come on, Gordon. Let's go have some fun. The zero point energy field. Zaraz, ja tu próbuję zepsuć. Jesteśmy w tym dobrzy. O, działa. Zaraz, ja tu próbuję zepsuć. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Przecież rzeczy jest ważniejsze niż ważne. A jestem pewien, że da się cholerstwo zepsuć. Mam jakieś takie wrażenie. Aaaa! SB. Momencik, ja tu mam coś... Szkoda. Nie, to nie. Dobra. Chodźmy. No jestem. Halo. So I see you've met Dr. Mossman. She's one of the main reasons I spend so much time outside. You should hear her drone on about how it should have been her in the Black Mesa test chamber that day. I'm sorry, I shouldn't be talking behind her back. It just gets a bit claustrophobic down here. That's the old passage to Ravenholm. Ja idę. Ja jestem twardy, niezłomny. I będę się bał jak dar jak się mała dziewczynka jak będę. I go right up there to Ravenholm. It was an old mining town inhabited by some escapees from City 17. Nie. Nie wierzę ci. Kłamiesz. To zdrada stanu. Sprowadź na egzekucję. Bo ja mam łom i nie zawaham się go użyć. Nie pies za to padnie. Co tam? Tajne kody ma. Citerka. Ogólnie miałem wysłać już wczoraj odcinek jeden, ale zapomniałem o nim. To jest po pierwsze. A po drugie, mi się skończyło miejsce na dysku i kładę się program, jakby powiedział, wziął i obsmarkał się. O co? Bo zabrakło mu miejsca. Na tym musiałem odzyskiwać plik. Już, no, już działał, wszystko tylko po prostu był zakodowany. Nazwa tylko zakodowana. Tak wszystko działało. A! Jest ten easter egg. Pamiętam go. Gdzieś tutaj. Tylko muszę tam się dostać.
father was talking about. You can call it the zero-point energy field manipulator if you really want to. It's designed for handling hazardous materials, but we zaraz. Use it for heavy gdzieś tu jest, pamiętacie, w jedynce były takie rzeczy jak... Jeju. Ten uzupełnienie pancerza. Tak właśnie tutaj są kombinaty, tylko o, patrzaj ta. Widzicie? To jest to. Tylko nam się jakoś chyba dawało dostać. Spróbuję to zrobić. The primary trigger emits a charge. You can punch stuff and send it flying. Można nie gdzie. I found it handy for clearing minefields. The secondary trigger lets you grab things. You can throw them with the primary. Once you pick something up, you can drop it gently by pressing your secondary trigger again. Ja się muszę tutaj dostać. I proszę mi tu nie marudzić. O, spójrzcie. Widzicie? To jest właśnie to. Moment. Jestem zajęty. Dobra. Beczkę chciałaś jakąś? To? To masz. O, spatrzcie teraz. Nie to. No cholera jasna. No. Naprawdę nie chcę współpracować. No teraz się postarałem. O! Widzicie? I to była mi trzeba jeszcze tabliczka tutaj. Prosto z jedynki. Dobra. Gdzie ty poszłaś sobie? Przeskoczyłaś czy co? A, tak. Można i tak. To będzie piesek za chwilę. Pozna się pieska. Umiem guziczki naciskać. Dog. On tak się nazywa chyba. Ale dobrze pamiętam. No właśnie. Piesek. Dog. Łeb od tego, nie? Od tego aparatu jakby. To partowanie trochę będzie inaczej działać. Oczywiście, że dobre. Bo jestem zajebisty. Postaraj się może. A, to będzie dobre. Można dostać za to ten. Nie, to jest to dziedostwo. Teraz zobaczcie. Uda mi się do tego trafić. Dostaniemy za to osiągnięcie, ale dobrze pamiętam tylko, rzućmy okiem. Antysniper, demizer, same wyzwania. Tutaj, tam jaskinie i atak hakiem. Zabij 5 przeciwników, zmienię mamy haka. Chyba wiem co biega. Będę musiał to spróbować. PHP inaczej, broń ciężka. No to... Po prostu przechodząc grę mamy to. My też mamy.
kanonierki, jaki kot. Tam się udało. Jedna osoba z armia, kotwica w górę, zabił Ronaldum. PTP Freeman. Kapitan? Welcome, ucieczka. Nie deptać piasków. Udało mi się. Trochę zabawy z tym było, ale mi się udało. Odwet oporny. Zrobiłem to. Piekło Geigera. Obrońca gigantów. Polowanie za balami. Powrót do przeszłości. O właśnie, odszukaj obudowę starej ładowarki KV z złomowisku Elia. No właśnie to, co pokazywałem wam właśnie. Przysięgająca reklama. No, udało mi się to. Spłukany. Strażnik. Święta Ziemia. To jest ciekawe bardzo miejsce, tam gdzie będziemy na tej świętej ziemi uległy. Teraz to zabiłem strasznie, wczytałem Haagra, jak teraz pamiętam, albo drugi raz jak przychodziłem. O właśnie, rzuć piłką Doga do kosza w złomowisku Elia. Widzicie? Chodź, tatusia. Do mnie! Gdzie? Moment, to się da zrobić jeszcze inaczej. Cholera, tu nie będzie. No to fakt. Miałaś rację, ale spróbuję to zrobić. Ty chamie, ty! Aport! Co, nie wyszło? Zabiegnij. Ja ci dam. Co? O nie, 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 nie. Patrz, on co rzuci. To jest ciekawe. Pusto, nie? A, pospieszmy się. Zobaczcie, co tutaj się... Chodź tu. Na headcrabie to działa, jest ciekawe bardzo. Widzicie, headcrabie idzie tym zabijać. Bum, 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 bum. Dok, przybądź. Nie, to było dobre. Ups! Mamusiu! Fiu. Oje. A! Co jest z tą myszką? Ale to biorę. To jest moje. Moja pamiątka rodzinna. I się zesrało. Ja tego nie zostawię, to jest moje narzędzie pracy nowe. Gdzie ona jest? Aha. To jest dosyć ciekawe za chwilę. No właśnie. No i się wzięło i... Nie wygląda, ale dość mądre to. Pół godziny już nagrywamy. Nawet nie czuć tego.
Że jednak trwa już pół godziny. Te są mocniejsze. Zresztą, które... Zepsuj się. Co my? Karabinę, okej. I teraz tak naprawdę podziwiasz ludziska, to jest taki jeden, no to jest taki, no, nie lubię tego momentu jakoś, prawdę powiedziawszy. Taki trochę nużący jak dla mnie, ten kawałek jest gry. Ogólnie w tym jest tak, że w Dying Light jest ciekawe nawiązanie do Half-Life 2, jeżeli ktoś wie. Mianowicie... nie, to spoko, to jest to. Właśnie, ci teraz mówiłem o tym, że takie ciekawe będzie. Że mam używać tylko tej Gravity Gun'a. Nie wiem, czy to zrobić, czy nie, chociaż strzelby będę chyba używał, bo to już mam osiągnięcie zdobyte, więc Gravity Gun i strzelba praktycznie. Tutaj ten. Serio. Z czym do ludzi? Nieźle, co? Nie idzie tego naprawić. Że tak można ująć. Tu będzie za chwilę taka ciekawa zabawka, do której będę korzystał przez dłuższy czas. O, właśnie. Wyłączę to chwilę. Widzicie to? I będzie tak samo jest zrobione właśnie w tym. Czy tylko jest wcięte lekko? No w końcu jest tak samo więcej zrobione ten. Dying Light w szkole bodajże. Piękne. Ale to muszę je próbować. A kuku? Dobra, nie jestem hamem. Czego ty próbujesz? Gdzie to jest? Tu jest. No chodź. To jest świetne. Taki zapas! To trochę takie jednorazowe, ale... spełnia swoją funkcję. Tak, tak. Naturalnie. O, okej, się skończył fajczyć. Też miło. Ale jest to pewne. A co? Kto mi zabroni się pobawić? Dobra, co my to weźmiemy? Co? Mamy taką torpedę. Ten nie udaje. To trochę może być samobójcze. Jeżeli będzie blisko i tego użyje. Ksiądz tu był. Jest, tylko gdzie on jest, nie wiem za bardzo. Czy mogę to zepsuć? Nie. Przewłączyć, no dobra. Dobra, chodź kochasiu. Tak, tak. Patrzcie.
Świetne, co nie? Ja to chcę w domu. No może też nie do końca aż tak, no ale nie da się ukryć, że świetna zabawka. Na zombiaki. Chyba inny przydałaby się taka. A w dupę. Taka pułapka. To by było ciekawe. Silnik? Paliwo trzeba by było też zdobywać? Tak, nagrywa się. I tak dalej, ale... A było elektryczne oczywiście też. Zobaczcie. Trochę złomu, trochę przeciwwagi. Oczywiście też trzeba to idealnie wyśrodkować. Uwaga, bo raczej wiecie, co się stanie, jak, jeżeli na przykład bajonet jakiś okrąg jest... Jakby to wam wytłumaczyć? Jeżeli macie jakiś taki mały silniczek, to ma silniczki malutkie od samochodzików, takie dawno temu były bardzo, bardzo spotykane często, to... Silniczek podłączy sobie do płyty jakiejś, powiedzmy, starej nawet, albo jakiegoś kartonika i go przykleicie, powiedzmy, jakoś krzywo. No to będzie wam drgał cały. I to dość mocno. No, nad czymś takim to wiadomo, jest cięższe, tak dalej, to drgania jeszcze mocniejsze, więc... No, powiedzmy, że to nie byłoby najmądrzejszy pomysł zrobienia czegoś takiego. Jeżeli już to trzeba mieć idealnie właśnie po środku. To wszystko. O, siemacie. Co ja podniosłem? Apteczkę jakąś. Coś mi nie wyszło, nie? Zasadniczo. Nie, żebym się to wszczepiał, nie? No ale... Taka mała sugestia. Nie, to jest za cienkie. Ale to już jest dobre. Te są dziady wredne. I ty, Brutusie, przeciwko... Oj! Przeciwko mnie? Chodź. Chodź, tatusia. No chodź. No, średnio, nie? Bywaj tak. Do ciebie jest ciężkie, nie? Jeps. Pam, pam. Elo, elo, 350. Zapraszamy. A kysz! Zmoro nieczysta. Oj! Chyba mnie już nie zabije, to? Chyba nie. Oby. Czy my tutaj... Nie, ten guzik. Okej. Słyszymy, jak jeździ, da? Chodźcie do tatusia. O, ten się rzuca. Mhm. Nastolatki. Buntownicze. Nie masz go włączać. Tego nie możemy. To było dziwne. Podniosłem ateczkę i nie mogłem. Podniosłem amunicję i podniosłem ateczkę. O, okej. Okay. Dobra. Dostaję to bez komentarza, jeżeli można. To duża frajda jest. O ile tego jakoś tam jako taka potrzebował, to nie będę używał innej broni. O, jest. Zobaczcie. Bo ja się zapalę. No tak jakoś. Ale się spróbujmy coś. Nie da się. Cholera. Nasza zabawka. Ja tam muszę to mieć. Bez mojej zabawki ja się nie ruszam. Ognie piekielne.
pieczyste. Widzicie? Gniska? Jakie pieczyste? Ty tak serio? Ale nie spaliśmy tutaj. Tylko co pamiętam, tam coś powinno być ciekawego. Oj! Właśnie. Poczekamy za drugim. Haniem, Januszem. Janusz! Niektórzy udają, pamiętajcie o tym dyska. Uuu! Zabaweczki! Cholera. Moment. On może udawać. Siostro? Jaki... A nie! Moment! A, no tak, no przecież nie jestem głupi. Pieczysty. A zgodniałem. Ja pierdzielę. Jak można zgodnić, nie? Jak mówię, przed chwilą, że jestem... Ale klatki mi opadły. Aż się wiedzieć nie chcę. Kochanie, gdzie ty jesteś? Co tam robisz? Nie wolno odchodzić. Aż tak. Pieczyste. No i się wziął i zastał. Wolę nie podchodzić, dopóki nie zgaśnie. Okej. Okay. Tu jestem. Kochanie! Cholera. Gdzie ty jesteś? Wcześniej nie wyszło. Jak miało. Spróbujmy. Dobra, zostaję to bez komentarza, jeżeli pozwolicie. A, dobra. To na to jest, spróbujemy. No chodź! Lepiej to zamknę, bo klatki coś spadają ostro. Dobra, dalej, nie doczekam się. Dziękuję. Wiecie co, nie? Teraz lepiej nie tykać. Chyba, że tu ktoś mógł zrobić. Albo i nie. Macie, jakoś to pamiętam, dawało się wyłączyć. A tylko od drugiej strony dopiero. Dobra, wyłączmy tarkę. Chodźmy w miejsce właściwe. Jeszcze kwadrans lepszy. Bardziej wielorazowego użytku jest to, więc to wezmę. Bo... dosyć jasnych, butla z gazem jest dość jednorazowego użytku. Jakby na to nie patrzeć. Ale to już tak nie płynie. Już inna sprawa. No. Walto! Pokaż, że potrafisz. Dobra. Nie potrafisz. Dzieci. Dobra. Okej. Okay. Możemy tak się pobawić. Ej! Co jest? Moje terpedy nie działają? No teraz chyba działało. Co? A mój plan trochę. No, dobra. Weźmy to ze sobą. Wiecie, tak na wszelki wypadek, bo nigdy nic nie wiadomo, czy nic nie będzie chciał nas wydymać. Dobra, mamy tutaj, spróbujmy się dostać tutaj może. O, właśnie.
tu wejść? To proste. Zwykle jest. O, bardzo miło. Ale ja chciałem przejść. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie, dziękuję. To było miłe. Ale muszę spadać. Bo ludziska paczają. Tylko na czym się tutaj zahaczyliśmy, to ja nie wiem. O ty! Jakieś B. Pójdźmy. Na imprezę. Jeszcze zrobimy jakiś taki zapis zwykły, bo to... Wiecie. Lepiej mieć niż nie mieć. Okej. Au. Ale pierwszy, no dobrze, bo go się też wyparował. Ja dzięki pancerzowi jakoś to zniosłem, ale on tak jakoś... To nie było najlepsze chwilę, powiedzmy sobie szczerze. Dobrze, mam tu jakąś apteczkę. Powinien się spokojować. Powinny za chwilę się pojawić takie jego moście, mianowicie... Co jest? Pancerna szafa. Ile razy? Kurde, piła do drewna nie potrafi przeciąć drewnianej szafy. Gdybym ja taką miał, to kurde nie kasza trafi. Przyjrzyjmy się jej. Taka jakby trochę lekko widiowa, chociaż nie. Dobra. Coś tu łazi. Ci za... O, ty mała gwinda, gdzie ty jesteś? Leżeć do budy. To są wredne. One robią takie jeszcze wredniejsze. No i się zesrało. Jak są takie zwykłe headcraby. To są headcraby chyba pająki. Tak to się chyba nazywa. One tworzą... Nie jest tego. Te headcraby pająki tworzą takie zombie pająki. No jak się można domyślić. Dobra. Tylko, aha, już chciałem powiedzieć, co my tu mieliśmy zrobić, nie? No oczywiście, serio, Buda! Jak się okazuje, trzeba użyć też tego, dobra. Możemy zasuwać. Mam wrażenie, że za chwilę coś będzie chciało mnie. Wziął się z papieru. No serio? No. Dziękuję. Dziękuję. Chodź ty tatusia, przydasz się. Trzeba oczywiście to wyłączyć, bo się raz skończy zasilanie. No się masz. No ja myślę, że dobra. Bo jestem zajebisty, zasadniczo. Nieźle. Okidoki. Tylko momencik. Nie no, coś mi tutaj nie... Gdzie to mamy iść?
Momencik. Stąd to przeskoczyliśmy. Więc... A... Odchodzimy, bo nie wiem gdzie iść. Co mi się dosyć... Aha, spoko. Sporo was tam. Myślę, że... Wiecie co, moje drogie? Bam, 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 bam. Dobra, dostaniecie od świętego Mikołaja. Macie. Pasuje? Nie! Dobra, polawimy się inaczej. Siemasz? To by jeszcze mało? Niech i tak będzie. O ty Magnido. Ty, nie... Aha, lepiej nie z tym. Coś i średnio to idzie. No. Gdzie moja zabawka? Halo? Dziękuję. Sprawdźmy to. Tu będą zombiak. Aha. Dobra. Ciekawe wykonane, co nie? Chodźcie, kocha się. No, co jest? Czemu się zahaczyłem, a to nie mogę się ruszyć? To się pytam. To godzina, no wiecie, w tym miejscu się nie móc ruszyć? Gdy coś mnie zahaczyło jeszcze, no ale... Tak raczej nie było. Co nie? A z drugiej strony, ja tam, co ja tam się znam? Co nie ludziska? Tutaj trzeba się dostać. I na to jest sposób zasadniczo. Boom. Ciekawe, taki headcrab, zakotwiczony już, zakrymy, potrafi wytrzymać dużo więcej niż headcrab zwykły. Wiecie, jest strzał? Gdzieś się przeżył. Pan. Co ty próbujesz? Panio. Tyle serio? Stychaj z łaski swojej. Ile można. Więc tak. To jakoś się dawało, tylko jak. Teraz powiemy tak. Oj. Cholera. Okej, okay, dobra. Działa. Działa. A my chcemy się dostać tutaj, tak? No raczej. Nie inaczej. Doskonale. Chyba doskonale, bo coś to będzie na nas czekanie czekało. No. Niemal w połowie jesteśmy zdobywania tych znaczków Lambda. Dobra. Aby wyjść, musimy przejść tędy. Może to głupie, ale ja nie umiałem z tym wyjść. Grałem pierwszy raz. Wiem, głupie jak jasna cholera, no ale... No co zrobisz? Nic nie zrobisz.
to w sumie tyle. Pan jest zdziwiony. Aha, no tak, musimy górą zostawać teraz przecież. No kto by pomyślał? Chodź tu. Chodź do tatusia. Dobre. No. Gdzie tu chcielibyśmy się dostać? To za bardzo nie wiem. Jeszcze. Aha, tu mamy tędy. No w sumie tu też mógłbym tędy przejść, jak rozumiem. Tu nie wskoczę, czyli za Chiny Ludowe. Na Almet i Patriotyczny. Albo nawet jeszcze jakiekolwiek inne. No ja wiem. Fajni. Bardzo mili, gościnni. Fajny śmiech. Tak, a propos. A propos, proszę. To jest księdza, czyli. Dobry? Dostałem Jolkę? Aha, ale safe na pewno. I lodowanie obszaru. Kurde, aha, mi się woda skończyła. To są wredne. Leżeć. Dobra. Co? Dobry strzał. Co? Ugryzł dupę? Za chwilę się zajmiemy tym z boku. Jak chcę dziwa. Fajna zabawa, nie? Ja wam nie wierzę. Kabum? No to kabum, nie? No właśnie. Jak ja mam wam wierzyć? Dobra. Ale też nie chciałem się schodzić. Leżeć. Czy ja mogę tam przejść? Ty gnido mała! Leżeć. Dzięki stary. Pokażę, co potrafisz. Trochę długo to zajęło. A propos, Ty jeszcze żyjesz, nie oszukuj mnie. Ty mała zasmarkana gnido. Leżeć. Ja mówię, nie będę się bawił magazynowany tej amunicji, bo... Ty mała gnido. Nie wiem, czy chcę zużywać... No, teraz lepiej. W ogóle amunicja się przyda tak pod koniec gry. Pod koniec gry. W tym obszarze oczywiście. Amunicja się wtedy przyda. Kabum? No to kabum. Ale pierdzielnie. Normalnie reakcja łańcuchowa. Wszystkie. Pięknie. To było piękne. Abyście widzieli, jak się człowiek męczył, żeby zdobyć wszystkie te trofea. Na przykład tutaj nie wolno było wcale używać, nic tylko rzucę okiem. Zdobądź łom, zombie mixer. O właśnie. Przejdź przez Raverhorn, korzystając wyłącznie z działa grawitacyjnego. Widzicie? Tylko i wyłącznie. Nie wolno użyć wcale tego. Żadnej broni. To wyobraźcie sobie, jak to ciężko było używając tylko i wyłącznie działa. Ale i na pewno dłużej, to jest zdecydowane. Znaczy, raczej nie. Oj. Dyskutować. Momencik. Czyli spadamy, co? Chodź. Zabolał. Trochę mało amunicji. Cholipka.
O. Do pistoletu. Teraz musielibyśmy trochę. O, chomikowie by się przyda tak pod koniec, tam będzie trochę walki. Ale shotguna powinniśmy wtedy mieć raczej już. Nie, że będziemy mieli, no to wiadomo. Ładne. Cytrusy. No to do góry. Jedyna słuszna droga, co nie? Widzę cię, kochanie. Coś mi tu skacze. Cholerstwo. Coś mnie gryzie w tyłek. No. Wow, moje zasłony ogólnie. W ogóle ciekawe jest, że taki headcut nie próbuje nam na łeb skoczyć jako taką. Powiedzmy, że próbuje, ale nigdy nie ma czegoś takiego, że na przykład nie musimy go zerwać czy coś, bo nam się uda mu się kopulować naszą głową, tak to ujmę. Ciekawe, że tym możemy tylko i wyłącznie headcraby no, odsuwać. Takie trochę ciekawe. Do mnie? Otwórz się. Kochanie, wróciłem! Z tymi będziemy walczyć niedługo. Ciekawe, to jest dość. On chyba próbował ten. Znaczy, trochę ciężko trochę coś ratować. No tego na pewno się nie dałoby się. No chociaż w sumie co tam się znam. Może jej prawda. O! Do mnie moja desko! Gdzie ty jesteś? Do mnie moja desko! Nie działa. Jestem zdegustowany. Zabiję cię puszką z farbą. Za to. Zabiję cię tym, zobaczysz. Mówiłem? Ja słowa dotrzymuję. Zabiję cię puszką z farbą. A tymczasem do mnie moja desko. Nie, to nie udaje. Nie ma headcraba na głowie, to nie udaje. To... Co? Już nagrałem ponad godzinę? O kurde! Do rodziska. Bez zbędnych ceregiali, dziękuję za obejrzenie. Oczywiście standardowo, nowy zapis. Dziękuję wam za obejrzenie i zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się, rodziska.